To oznacza bardzo dużo, w zależności od wieku dziecka. To pierwsze tata wypowiedziane przez moją córkę było niesamowite. Tym bardziej, że to było pierwsze słowo przez nią wypowiedziane. Tata, tata, tata. Nigdy tego nie zapomnę. A potem to się zmienia i przybiera różne znaczenia. Takie niby pytanie tato może zaczynać negocjacje o nowy telefon. A czasami takie krótkie, ciche tata może oznaczać chęć przytulenia się do siebie. Słowo tata oznacza bardzo dużo. Nie przegap tego. Weź urlop rodzicielski.